Cześć, witam Was na moim kanale, tutaj Berdysz. Słuchajcie, dzisiaj obiecana bardzo, bardzo dawno temu gra Sellsword and Spellslingers. To jest gra, o której mówiłem jako o czymś, co warto zagrać z kimś, kto nie miał zupełnie jeszcze, że tak powiem, styczności z grami bitewnymi, tudzież nawet być może jeszcze bardziej wartego uwagi, jeśli chcecie grać z jakimiś małymi człowiekami. Mam na myśli swoje dzieci, czy może jakichś tam krześników, no czy innych, prawda, małych ludzi. Słuchajcie, dzisiaj będzie to podzielone tak, że najpierw chciałbym Wam powiedzieć, czemu tyle zajęło mi nagranie tego tak naprawdę, tak dosyć krótko. Potem porozmawiamy o podstawowych mechanikach w tej grze. No a potem będzie całkiem spore sprawozdanie wideo, prawda, z rozgrywki, którą gram solo. Natomiast na koniec jeszcze będzie parę słów podsumowania na temat gry i ewentualnie co z tą grą jeszcze można zrobić, jak ją rozwinąć w jakimś tam sensie. Zanim do tego jednak przejdziemy, bardzo serdecznie, jak zawsze, chciałbym Was prosić o rozważenie możliwości subskrybowania i lajkowania materiałów na tej stronie. Oczywiście, jeżeli uważacie, że, prawda, te materiały coś wnoszą do naszego hobby. Dobrze, może teraz pomału przejdźmy już do tego, co ma być, że tak powiem, kwintesencją dzisiejszego materiału. Więc najpierw parę słów. Słuchajcie, ja strasznie dawno temu obiecałem Wam, że pokażę Wam tą grę już. To było chyba w lutym, czy może w marcu, przed pierwszym lockdownem. No i miałem tu takiego małego człowieka i jego tatę, którzy nie mają nic wspólnego, prawda, z grami bitewnymi i tą grę im właśnie, że tak powiem, zapodałem. No byli oboje zachwyceni. No i zagraliśmy tam, znaczy zagraliśmy, no zaczęliśmy grać kampanię, rozegraliśmy bodajże 3 gry, no i przydarzył się lockdown. No więc to nas wyłączyło. Ja nie robiłem nic na temat tej gry właśnie dlatego, że miałem nadzieję, że uda mi się na żywo, że tak powiem, nagrać tego małego człowieka, który podskakuje z radości, przesuwając te figurki i załamuje się trochę, jak mu coś tam na kości nie wyjdzie. No ale nic do tego nie doszło. Po części właśnie dlatego, że był ten jeden lockdown, później jakoś my się nie mogliśmy się umówić i spotkać. Później, prawda, znowu wróciło, że tak powiem, dziadostwo. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy będziemy kontynuować tą kampanię, także w końcu wziąłem i postanowiłem, że nagram Wam tą grę solo. Natomiast trzeba pamiętać, że właśnie jest to gra kooperacyjna i parę osób gra się zawsze raźniej. Dobrze, teraz może przejdźmy już. Chciałem Wam pokrótce omówić główną mechanikę gry, no i tam powiedzmy pobieżnie też inne zasady. Natomiast no sporo, tak jak już mówiłem, będę omawiał podczas rozgrywki. No więc, do gry oczywiście będą nam potrzebne pewne zwyczajowe rzeczy. Oczywiście figurki naszej drużyny, którą sobie zbudujemy. Tereny, im więcej, tym lepiej w sumie, jako że to gra skirmiszowa. Kostki D20, 3 będą przydatne, no, może być jedna też będzie. D6 również się przydadzą, coś do mierzenia oczywiście. I takie oto wydrukowane karty do gry. To są karty zdarzeń, które będziemy ciągnąć w odpowiednich sytuacjach, o tym za chwilę. No moje, jak widzicie, są stare, wytarte i czarno-białe, no bo nie mam drukarki kolorowej, drukowałem je po prostu bardzo dawno temu. One są dodawane do podręcznika w takiej właśnie formie, o takiej, i spokojnie można sobie je wydrukować kolorowe. Potrzebne też będą karty potworów, to znaczy potrzebne będą potwory, prawda? Tutaj też przykładowe czarno-białe, oczywiście one też są kolorowe dołączone. I znaczy nie trzeba ich drukować i robić z tego kart. Można sobie, że tak powiem, całe te arkusze A4 wydrukować, na których są te potwory, po prostu trzymać sobie jako taki, że tak powiem, almanach potworów i sprawdzać statystyki w momencie, w którym no, któregoś z tych potworów będziemy mieli w grze. No oczywiście, jak się możecie domyślić, do gry potrzebne są jeszcze przeróżne figurki potworów, zależy to od scenariusza, ale o tym jeszcze powiem po samej grze. Teraz tak, sama gra nie jest podzielona na takie standardowe tury, typu, że prawda, najpierw grają postaci graczy, później ruszają się potwory, czy coś takiego. Dobrą sprawę istnieje tylko tura, czy faza gracza, czy też może postaci, które należą do graczy, bo oczywiście, tak jak mówiłem, może grać nas więcej, nie tylko my, mogą też grać z nami nasi znajomi. I naprzemiennie uruchamiamy uzgodnione pomiędzy sobą postaci. Kolejność jest dość dowolna i tą fazę gracza od czasu do czasu, no niestety bardzo często, przerywają potwory.
Działa to w ten sposób, że każdej z postaci, prawda, tych łowców przygód przysługuje aktywacja. Niezależnie czy to my sterujemy nią, czy nasi znajomi, i tak jak mówiłem, kolejność jest nieważna. W każdym razie każda z tych postaci musi się aktywować. Nie ma takiej sytuacji, że się nie aktywujemy, bo nie wiem, nie potrzebujemy się ruszyć czy nic zrobić. Możemy się zaktywować na jednej, dwóch lub trzech kościach. Ilość aktywacji, jaką chcemy rzucić, w zasadzie zależy tylko od nas, aczkolwiek wiąże się z ryzykiem, bo im większej ilości kości użyjemy do aktywacji, tym większe ryzyko, że coś nam się nie powiedzie. A niepowodzenie, które nazwijmy sobie spaloną aktywacją, przydarzy nam się, kiedy na któreś z kości, której używamy do aktywacji naszej postaci, wyrzucimy mniej niż 8. A wtedy to właśnie szanse mają nasi przeciwnicy, czy może tak jak już mówiłem, wtedy po prostu ciągniemy kartę zdarzenia. I właśnie wtedy i tylko wtedy poruszają się potwory, czyli potwory nie aktywują się w żaden sposób, natomiast używają tych właśnie kart. Czyli jeśli na którejś z kości wypadnie mniej niż 8, ciągniemy właśnie tą kartę zdarzenia i zanim cokolwiek innego się zdarzy, rozwiązujemy to zdarzenie, które jest opisane na karcie. Tak, no więc jeżeli chcielibyśmy dokonać trzech aktywacji, no to bierzemy po prostu trzy kości i nimi rzucamy. I jak widzimy, mamy tutaj dwa sukcesy i jedną aktywację spaloną. Na tych dwóch sukcesach będziemy mogli dokonać dowolnych akcji, ale najpierw musimy pociągnąć kartę i rozwiązać to, co jest tam na niej napisane. Po czym nasze dwie akcje możemy rozwiązać dowolnie, jak chcemy. Dowolne akcje można wiązać zupełnie dowolnie, to znaczy jeżeli chcemy, możemy się dwa razy poruszyć czy dwa razy zaatakować. I słuchajcie, używając ponownie słowa, które przed chwilą już użyłem, jest to kwintesencja tego systemu, te aktywacje, po których nigdy nie wiadomo czego się spodziewać. Oczywiście możemy też wyrzucić 20, co nam daje dwie akcje, czyli teoretycznie przy trzech kościach wyrzucimy 3 20, to mamy tych akcji 6, co jest niemożliwe, no ale teoretycznie prawdopodobne. No w każdym razie daje to niesamowity w sumie dreszczyk emocji, bo nigdy nie wiadomo, prawda, czy się zdołamy aktywować i na czas uniknąć tego trolla, czy tam go zastrzelić, czy być może to właśnie ten troll się aktywuje i stłucze nas na kwaśne jabłko. Słuchajcie, jeszcze parę słów o grze, no bo oczywiście poza tą podstawową mechaniką, prawda, aktywacji jest cały szereg innych rzeczy. Gra używa, nazwę to, takich mechanik naprzeciwstawnych. Takich podobnych zresztą jak w grach RPG, zresztą jak widzicie jest to w sumie taka light RPG gra. I tutaj za każdym razem jak coś się ma wydarzyć, to rzucamy test na jakąś tam wartość, prawda? I z reguły gra, prawie zawsze gra nas informuje, jak ten test musi wyglądać, poza jakimiś tam stałymi wartościami, takimi na przykład jak zbroja, na którą rzucamy, jest jakaś tam określona wartość, jeżeli ta zbroja ma nas ochronić, do tego tam dodajemy jakieś, prawda, modyfikatory. Zresztą no jak do wszystkiego, o ile oczywiście nasze postaci posiadają odpowiednie umiejętności, czy podczas tam, prawda, kampanii awansują, bo się czegoś nauczyły i tak dalej, i tak dalej. No zakładam, że wiecie o co chodzi. I dlatego to jest właśnie takie proste, że nie musimy, prawda, szczególnie małych człowieków uczyć, że słuchaj, tu jest siła, a tu jest twardość. I widzisz, jak ten potwór ma tam toughness 5, a ty masz siłę 1, to wiesz, co musisz rzucić. No wiesz, no wiesz, no czemu nie wiesz? No przynajmniej wiem, że jak ja pokazywałem mojemu małemu człowiekowi dawno, dawno temu, no to nie było to takie proste. Z własnych doświadczeń i nie tylko wiem, że właśnie granie w ten sposób w gry, które dziecko nie do końca rozumie, prowadzi do tego, że tak naprawdę się nudzimy. Tudzież ważny jest też fakt, że to jest gra kooperacyjna, czyli nie gramy przeciwko naszemu dziecku, nie pokazujemy mu, słuchaj, tu masz swoją bandę, a ja tu swoją i prawda, generalnie dajemy mu fory, co też prowadzi do tego, że się diabelnie nudzimy, no i całość być może doświadczenia nie jest aż taka rewelacyjna. Tutaj naprawdę tego nie ma, możemy naprawdę wszyscy się świetnie bawić. Gra oczywiście posiada system budowy tej naszej drużyny śmiałków, czego zapewne już się domyśliliście. Na początku mamy tam określoną ilość punktową, za którą możemy wykupić cechy dla naszych postaci. I są to w sumie cechy zarówno pozytywne, jak i możemy kupić powiedzmy po jednej negatywnej dla każdego, co nam obniży, znaczy obniży nam wartość punktową tego, co już mamy i coś tam jeszcze wtedy możemy dobrać. No nie trzeba z tym przesadzać, ale no tak, żeby było fajnie i klimatycznie. Jest też kampania, co też już zapewne wykoncypowaliście. I pomiędzy, że tak powiem, grami poszczególnymi jest całkiem sporo rzeczy, które te figurki mogą robić. Znaczy oczywiście jest to takie bardzo RPGowe, nie? Że tam się postanawia, co chcemy, żeby dana postać zrobiła, no i rzuca się tam właśnie odpowiednie testy.
Dobrze, to na początek wystarczy. Tak jak mówię, reszta reguł jakichś takich, że tak powiem, szczegółowych, typu walka czy strzelanie, będzie omawiana podczas mojego grania scenariusza. Dobra, słuchajcie, teraz zapraszam Was już na sam scenariusz i moje granie. Słuchajcie, no jest to z przyczyn oczywistych dość długie, jako że mówię tam, wyjaśniam sporo takich już, że tak powiem, niskopoziomowych zasad, żebyście tą grę, że tak powiem, bardziej zobaczyli. Nie chcę za dużo zdradzać, co się w scenariuszu wydarza, ale powiem Wam tak, że to jest prosty, podstawowy scenariusz dla takiej inexperienced bandy. No natomiast koniec jest mocno zaskakujący i nieoczekiwany. No powiem szczerze, że się ubawiłem dość mocno, jak prawda stało się jasne, jaki będzie wynik tego scenariusza. No dobra, ale nic, zobaczcie sami, także zapraszam. Dobrze, słuchajcie, w takim razie może zagrajmy i pokażę Wam, o co w tej grze chodzi. No więc oczywiście to, co widzicie, to jest nasz obszar gry. On de facto kończy się tutaj, bo obszar gry powinien być 3 stopy na 3 stopy, no tu jest trochę więcej, no także tak ustawiłem, żeby, prawda, mniej więcej było widać, gdzie kończy się ta mapa, jeśli tak to mogę nazwać. Scenariusz, który będę tu z Wami grał, nazywa się Uzdrowicielka, jest scenariusz z głównego podręcznika, nieco tylko przeze mnie zmodyfikowany. Te górzyste, nazwijmy te tereny, poza tym, że jest to oczywiście teren trudny, jak to w każdej grze bywa, będą nam służyły w realiach gry jako spawning pointy. To znaczy, jeżeli przeciwnik będzie, jeżeli będziemy mieli po prostu, tak nam każe gra zrobić, to będziemy używać tych terenów jako miejsc, z których mogą pojawiać się wrogowie. Więc przed grą, tak jak każdy scenariusz, losuje się miejsce, z którego zaczynają wrogowie i ja już to, jak widzicie, zdążyłem zrobić. Tutaj na skraju mapy widać, prawda, herszt i trzech rozbójników, natomiast tutaj będą zaczynać nasi bohaterowie. Naszym celem w tym scenariuszu jest uratowanie uzdrowicielki. Rzeczona uzdrowicielka rezyduje sobie tutaj, w tej chatce, przypada głębokich borów i tak, prawda, w górach. To jest jej domek, słuchajcie, wybaczcie, niepomalowane mebelki i wnętrze. To jest uzdrowicielka i ona, prawda, jest zagrożona przez miejscową watachę zbójów, mieszkającą gdzieś tam, prawda, wyżej w górach. Owi zbóje, prawda, wystawili, że tak powiem, ultimatum owej uzdrowicielce, że albo będzie z nimi współpracowała, czyli leczyła ich rany po ich licznych, prawda, rajdach na wioski i karawany kupieckie, albo rozprawią się z nią na dobre, czyli pozbawią ją życia. I tutaj pojawia się nasza grupa śmiałków, która zasadniczo o tym nie wiedząc pojawia się w okolicy. Z jakiegoś tam powodu potrzebuje usług uzdrowicielki, dowiedziała się, gdzie ona mieszka i zmierza w jej kierunku i nagle właśnie zauważają, że coś jest nie w porządku. Oczywiście jako, że są fantastycznymi herosami, postanawiają uratować ową uzdrowicielkę. W realiach gry chodzi o to, żeby tą panią zabrać z tego domku i wyprowadzić, prawda, gdzieś poza krawędź stołu. Wyprowadzenie tej uzdrowicielki będzie się równało z wygranym scenariuszem. No natomiast też najlepiej oczywiście jest, żeby nasi herosi też opuścili ten teren. No więc słuchajcie, zaczynamy grać. Wedle tego, jak opisałem Wam pokrótce zasady gry, będziemy próbować uruchomić jednego z naszych bohaterów. Będę próbował to zrobić na dwóch kościach, czyli jeżeli odniosę sukces, będę miał dwie aktywacje. No jeśli nie, no to będziemy widzieć, co się działo, będziemy ciągnęli karty i wtedy okaże się, co dalej. No więc zacznijmy od naszego domorosłego czarodzieja, który, no tak jak mówiłem, no, spróbuje się ruszyć do przodu. A może zróbmy jeszcze tak, że nasz szef, który posiada taką umiejętność, doda właśnie czarodziejowi plus jeden do aktywacji. Uwaga, proszę, 12 i 10, dwie akcje udało się, także nasz młody, przyszły czarodziej może poruszyć się dwa razy. No, czy poruszyć się i coś tam zrobić innego, ale w tym wypadku on, prawda, przejdzie sobie to 8. Ok. No, w takim razie po kolei. Dalej będzie nasz hobbit. Hobbit ma 6 i 19, więc mamy jedną akcję, będzie miał do wykorzystania. No, w każdym razie mamy pierwszego faila i to zobowiązuje nas do pociągnięcia jednej z kart.
Dobrze, zobaczmy w takim razie, co się stało. Mamy nieśmiertelną kartę pułapka. Ta karta wypada mi ciągle z uporem maniaka. Ok, co nam ta karta mówi? Nasz bohater trafia w pułapkę i żeby jej uniknąć, no musi oczywiście rzucić test. Jeśli nie ma jakiś, jeśli pułapki nie są określone w scenariuszu, trzeba, prawda, sprawdzić najpierw, na jaką pułapkę nasz bohater trafia. Ok, rzucamy w takim razie D20. Jaka to pułapka? 18. 18 to jest tripwire, czyli, prawda, taki jakiś potykacz, drut. No, i to, tekst tej pułapki nam mówi, że nasz bohater potyka się i wraca, a najbliższy, prawda, wróg niezwiązany w walce z którymkolwiek z innych bohaterów porusza się w naszym kierunku. No więc, no niby to początek scenariusza, ale ciągle mamy najbliższym niezwiązanym walką wrogiem jest, prawda, ten herszt tutaj, no i on w takim razie nam wykona ruch w kierunku naszych bandziorów. Mógłby oczywiście poruszać się przez te skały, ale on też ma ograniczenia, jeżeli porusza się przez taki trudny teren. A zasady mówią, że jeżeli tego nie musi robić, że będzie, jeżeli będzie szybciej się poruszał w kierunku naszym, nie robiąc tego, to porusza się po prostu po zwykłym terenie. Także on sobie przejdzie tutaj. No, okej. Początek był obiecujący, teraz już niekoniecznie. Mamy jeszcze jedną akcję dla naszego Bago. No więc, no cóż, Bago wykorzysta drugą akcję do tego, żeby stać. No, to się nachodziło. Ok, jedziemy dalej. Teraz Bori. Ok, 7-11. Udało się, dwie aktywacje. Szybka i krótka pauza. De facto aktywacja to 8+. Tutaj będę powtarzał ten błąd, który się wdarł w tą moją rozgrywkę. Nie ma on de facto jakoś wpływu na to, żebyście zobaczyli, jak wygląda sama gra. No ale, że tak powiem, kronikarsko mówię, że aktywacja to de facto według zasad gry 8+. Także nasz krasnolud się przesunie, ale no, nasz krasnolud ma tylko ruchu 3. No z tego on tak szybko już nie będzie chodził, to jest, prawda, 4 i jeszcze połowę, no okej, okay, ląduje gdzieś tutaj. Dobrze, dalej w takim razie. Kartę z pułapką na razie odkładamy na bok, bo ona trafi z powrotem do naszej talii, ale to dopiero jak wszystkie inne karty się nam wyczerpią. No i okej, okay, no słabo, dwa fejle. Elf się nie popisał. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co tym razem się wydarzy. Mana Flux, aha, okej, okay. Rzuć D6. Dobrze, rzućmy D6. 4, 1, 2, Madzia Badzia, Audience, 2, 3, 4, Nothing Happens, okej. I niestety jeszcze jedna, mamy dwa fejle na naszym elfie. No i tu mamy kartę Reinforcements. Normalnie by to oznaczało, że pojawiają się nam dodatkowi bandyci gdzieś tutaj, prawda, losowo. Natomiast tekst karty poza tym nam mówi, że maksymalna, bo to D6 się ich pojawia, maksymalna ilość, jaka ich może się pojawić, to jest liczba, jaka dotąd została zabita przez nas w scenariuszu. No więc został nikt zabity i tekst dalej mówi, że jeżeli taką sytuację mamy, to na tą kartę na razie ignorujemy. I tak też robimy, no więc upiekło nam się, nic strasznego się nie stało, no ale z kolei nasz L się nigdzie nie rusza. Pozostał nasz wodzu, Sahil. No i zobaczymy, jak jemu pójdą dwie aktywacje. A proszę, jak przystało na wodza, 13-17, bez problemu te dwie aktywacje wyrzuca. Mam kawałeczek, teraz mam udam. Słuchajcie, oczywiście przy mierzeniu ja tak mierzę, wiecie. No ale to oczywiście jak chcecie, to jest nasza gra, znaczy wasza, w momencie, w którym gracie. Nikt was nie zmusi do super, prawda, dokładnego mierzenia. No więc ja myślę, że to nie ma takiego strasznego znaczenia na rozgrywkę, więc tam jak się pomylę pół cala, czy w jedną, czy w drugą stronę, nie ma to zupełnie znaczenia. Okej, no więc tak naprawdę pierwsza tura dobiegła końca, niewiele się stało, niektórzy się potknęli, niektórzy się nie ruszyli, bo nie wiem co, kontemplowali zieleń. No i teraz mamy turę następną i zobaczmy, co się będzie działo. No więc okej, postępujmy dalej, tak jak dalej według tej kolejności, według której żeśmy zaczęli. Czyli najpierw nasz przyszły wielki, wspaniały czarodziej. Oj, okej, 18 i 6, czyli niestety mamy jednego faila i tutaj mamy
That may come in handy. Tak, wybrany z naszych postaci dostrzega coś pod najbliższym krzakiem, przy najbliższym krzaku, drzewie, czy co tam i tak dalej, i tak dalej. No i tak, można wybrać to, co jest dostrzeżone. Może to być broń, lina, zestaw wytrychów, klucz albo sekretna wiadomość. Ewentualnie też, prawda, no pieniądze. Teraz najpierw musimy ustalić w takim razie, który z naszych chłopaków to jest. Czyli powiedzmy tak, licząc od elfa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstkę zignorujemy, czyli na piątce jest nasz czarodziej. Zobaczymy, co to będzie. Raz, dwa, trzy, czyli raz, dwa, trzy, to nasz krasnolud. No proszę, i z charakterem przy okazji. I on, tak, i on dostrzega to w najbliższym jakimś terenie. No i to jest coś, co możemy zabrać i to będzie XP dodatkowe dla naszej postaci. No tak, słuchajcie, żeby to miało jakiś taki sens, powiedzmy, może dostrzec to tutaj pod tym najbliższym drzewem, nawet będzie takie, powiedzmy, słabe. O, tutaj dostrzec. To można regulować na tej zasadzie, że jeżeli ma wpływ na rozgrywkę, to znaczy w pobliżu znajdują się jacyś, to prawda, wrogowie, no to trzeba się zastanowić, żeby, że tak powiem, nie ułatwiać życia. No ale w tym momencie tu się nic nie dzieje, więc ja umieszczę to tak, jak mówię, tutaj. No i w związku z tym on wykonuje jeszcze ruch w kierunku tego właśnie skarbu. Znaczy skarbu. Ja ustalę w ogóle, że tam będzie sekretna wiadomość. Zobaczymy, czy będziemy kontynuować tą przygodę, czy nie. Nie wiem, jak wam się to spodoba. Jeżeli będziemy kontynuować, to zobaczymy, co w tej wiadomości będzie i jaki ona będzie miała wpływ, prawda, na to. Okej, okay, no jemu ciągle najszybciej się zruszyć jednak tutaj w kierunku, chociaż tak, on tak naprawdę powinien się ruszyć jak najszybciej. Czyli on, no okej, okay, włazi tutaj i lezie tam. Okej. Okay. I została nam, prawda, jedna aktywacja, która się udała, no to nas młody czarodziej poruszy się, no, tutaj schowa się za studnię i ze zdziwieniem zauważy, że zbóje są coraz bliżej. Teraz nasz hobbit dwa razy i ja nie wiem co, ale ta szóstka jest jakaś czarodziejska po prostu. Nie wiem, który raz już wypada. Znowu jeden fail i to na szóstce znowu. Oj, oj, baga, dobrze, co się dzieje? Ambush, zasadzka, no popatrzcie. Przeciwnik z najbliższego spawn pointu, czyli to będzie ta skała, albo ewentualnie też z brzegu stołu szarżuje lub strzela do najbliższego celu. No więc powiedzmy, że najbliższym celem jest niewątpliwie w tym momencie nasz krasnolud, jeżeli weźmiemy, że najbliższy spawning point, a tak jest. No i teraz, prawda, ma to znaczenie, który jest najbliższy, ale do tych skał nasz bago ma tam 7 cali, trochę więcej. No, a tutaj ma zdecydowanie mniej, około 5,5, więc tu pojawia się jakiś bandzior, więc widać, że to była zasadzka. I on, prawda, szarżuje naszego krasnala, więc ustawimy to tak. Ha! I dochodzi do walki. Mamy walkę. Nasz Boris został zaatakowany przez tego, prawda, bandytę. I co? No i musi z nim oczywiście walczyć. Tutaj nie ma czegoś takiego jak jakaś taka tura walki, prawda, jak to jest opisane w podręczniku, podczas której się nic nie dzieje, że przeciwnicy się patrzą na siebie. Zawsze coś się stanie, bo to jest taka walka, że no generalnie oboje walczą. Rzut jest jeden. Jak to wygląda? No więc ten bandyta ma DL7. DL to jest difficulty level, który jest używany do wielu rzeczy tutaj, właśnie przy tych potworach. I podczas walki po prostu nasz bohater musi rzucić więcej niż DL swojego przeciwnika, no żeby, prawda, wygrać walkę. Jeżeli rzuci mniej, to tą walkę przegrywa, no i w zależności od tego, co tam jeszcze dalej jest, o tym za chwilę, to ponosi ranę. Każdy z naszych bohaterów ma 3 rany jako, prawda, taki świeży poszukiwacz przygód. No natomiast no, tutaj widzimy, że bandyta ma DL1. Natomiast no należy to zinterpretować tak, że przynajmniej ja bym to tak zinterpretował na korzyść tego bandyty w tym momencie. Bo jak tu jest napisane, że każdy z bandytów, który zacznie, prawda, swój ruch, swoją turę właśnie w jakimś takim terenie jak te skały, to dostaje 2 do DL-a.
Remendor niemożliwie zaczął ten teren, zaczął prawda, ten ruch tutaj na terenie tych skał. Tudzież karta, którą żeśmy wyciągnęli, to jest karta zasadzki i nasz krasnolud niespodziewanie, że tak powiem, zostaje napadnięty. Wobec tego ten bandyta ma jeszcze dodatkowe 2 DL, a to już robi DL 11, a to już wcale nie ma się z czego śmiać. Czyli nasz Bori musi wyrzucić difficulty level tego celu, tego bandyty, w tym wypadku jest to 11, tak jak mówiłem. No i jeśli wyrzuci 11, no to bandyta jest prostym przeciwnikiem, zwycięży i zabije typa. Uwaga, uwaga i okej, 17. Bori bez problemu zabija tego typa, wyrzuca 17. Natomiast tak po prawdzie wyrzuca nawet jeszcze 18, bo Bori jest specjalistą od walki siekierą, którą posiada. Wobec tego dostaje plus 1 do rzutu, więc de facto wyrzuca 18. On jest, znaczy nie jest specjalistą, bo tak naprawdę jest pierwszy level dopiero tej umiejętności, czyli ma plus 1, może mieć jeszcze więcej, plus 2, plus 3, prawda? Ale wyrzuca plus 1, także w sumie łącznie ma 18, co nie jest takie ważne, wystarczy 11 i zabija bandytę. I nasz hobbit ma jeszcze jedną akcję. No, swoją pierwszą akcją niekoniecznie przysłużył się swojemu znajomemu. Może chodźmy tu koło tych panów jednak, żebyśmy byli, że tak powiem, bardziej w kupie. Okej, okay. No i teraz to się może już zacząć mieszać, więc staram się jednak to oznaczać, kto się aktywował, a kto nie. Dobrze, to teraz może zróbmy tak, że nasz szef Sir Hugh da naszemu krasnoludowi Boriemu plus 1 do aktywacji. Jak wypada ciągle to 6, to jak teraz jak będzie 6, to będzie 7, czyli będzie udany rzut. I dwie aktywacje. Ja namiętnie rzucam te dwie aktywacje, oczywiście można być bardziej ostrożnym i rzucać tylko po jednej. No ale raz, że chcę, żeby się coś działo, a dwa, że... No nie, w sumie głównie to chyba chcę, żeby się coś działo. Dobrze, wyjątkowo się udało elegancko. Bori rzucił obie aktywacje, czyli ma dwa ruchy. No i tak, on teraz sobie dochodzi do tego czegoś, co tam gdzieś zauważył, co mu się błyszczało jako krasnoludowi. Bardzo, że tak powiem, dobrze, że trafiło na tą postać, bo pasuje. To była jedna akcja i drugą akcją podnosi to. Okazuje się to, że to jest sekretna wiadomość. No, sekretnej wiadomości to, że tak powiem, kiedy indziej. I teraz oznaczmy sobie, że Bori nam się już poruszał w tej turze. Dobrze, no to teraz może kurczę spróbujmy elfa. Z elfem jest o tyle ciekawie, że on jest impulsive, ma taką wybrałem cechę, co powoduje, że musi rzucać przynajmniej dwoma kostkami, czyli on nie może rzucić jednej kostki aktywacji, musi rzucić przynajmniej dwie. Może zaszalejemy i rzucimy 3 i zobaczymy, co się stanie. Dobrze, rzucamy 3 kościami na Altariona. I... No tak, oczywiście wypada przynajmniej jeden fail. No ale mamy dwie akcje, będzie mógł wykonać. No tylko najpierw musimy rozpatrzyć to, co się nie udało. Jezus, wszyscy mają po prostu szczęście na samym początku tego stołu. I stepped on Scorpion. Nasza postać wlazła na skorpiona, czy coś tam innego i musimy zdać test wytrzymałości, Constitution, i to jest test o trudności 10 lub dostaniemy, że tak powiem, obrażenia od trucizny. Znaczy, jeżeli nie zdamy tego pierwszego testu, to jeszcze możemy rzucić tak naprawdę na to, czy dostajemy obrażenia od trucizny. Dobrze, testy będziemy rzucać na takiej ładnej kości, jak będziemy jakieś mieli i walki, może nam będzie to, że tak powiem, lepiej wypadało. Dobrze, czyli D10, nie mam żadnego, on nie ma żadnego dodatku do wytrzymałości, do Constitution, także no musi po prostu rzucić 10 lub więcej i rzuca 14, ok. To przynajmniej się udało, także elfowi się nic nie dzieje i on może sobie śmignąć teraz te, prawda, dwie aktywacje. I zaznaczmy, że on się już ruszał. Rozstaje nasz szef. No cóż, też spróbujemy ciągle dwie aktywacje. Oczywiście jest jeden fail i jeden sukces. Dobrze, zobaczmy co. Monster's Frenzy. Wszystkie. Wszyscy, prawda, przeciwnicy w grze generalnie rozwiązują, no, aktywują się, tak to można nazwać. Czyli w zależności od tego, co mogą zrobić, szarżują, strzelają, ruszają się w naszym kierunku i tak dalej, i tak dalej. W tym konkretnym przypadku, no, oni po prostu pójdą w naszym kierunku. Blady strach padł na naszych bohaterów, no, może nie, ale
I teraz nasz wodzu może, prawda, użyć tą jedną akcję, żeby się przesunąć. No dobrze, i teraz już tu nie musimy oznaczać. I to jest koniec kolejnej tury. No dobrze, patrzmy, co będzie dalej, bo sytuacja zaczyna się nam tutaj zagęszczać, że tak powiem. Dobrze, co teraz? Co teraz? Co teraz? Od kogo by zacząć? Myślę, że zaczniemy od naszego Bago. On jest szansa, że jak się poruszy trochę, to będzie miał oko na tego szefa, będzie mógł w niego prasnąć. No cóż, jak zwykle zrobimy dwie aktywacje i nasz szef, jako że jest, ma taką zdolność właśnie lider, też o niej była mowa, może dać, prawda, plus jeden do aktywacji jednemu ze swoich przyjaciół. No więc to robi i mamy, no nie potrzeba było, mamy dwie aktywacje, ok, czyli tak, na jednej przejdziemy naszym hobbitem po prostu do przodu i na drugiej praśniemy naszym slingiem w tego oto tutaj bandytę. I przy strzelaniu jest tak, bronie strzelające mają swój maksymalny zasięg, powyżej którego strzelić nie mogą. W tym wypadku pomiędzy tymi postaciami jest 11 cali, przepraszam, odległość. A przy strzelaniu jest tak, że na 8 cali strzelamy bez jakichkolwiek, prawda, kar za dorzutu. Natomiast każde następne 2 cale powyżej tych 8 dodają nam plus 1 do trudności trafienia. Bago tego szefa hersztów by trafiał generalnie na 7, ale no mamy 11, czyli plus 2 cale to już mamy na 8, no i nie ma następnych 2 cali, więc zostaje to, że Bagogo jest w stanie trafić na 8. Dobrze, zobaczmy w takim razie, czy mu się to uda. I wyrzucił 5. No więc mu się nie udało. Fisnęło, fidnęło i tak dalej, i tak dalej. Przy rzucie 1, jakby nam wypadło 1, to z bronią może się stać coś niefajnego. Ale nic się nie stało, dosłownie nic się nie stało. No więc patrzymy dalej. Teraz zrobimy tak, że Bago się nam już aktywował. I co dalej? No priorytetem jest ratowanie, prawda, tej healerki, więc okej, przesuniemy naszego czarodzieja. Nie chcielibyśmy, żeby go ktoś zaszarżował, bo on nie jest jakiś wybitny w walce. Dobra, rzućmy dwie aktywacje. A co? Jak zwykle. I oczywiście jest to nieśmiertelne 6. Czyli mamy jedną porażkę, która mówi nam that's a big one. Foe najbliższy do naszej postaci ma 1 HP więcej niż... okej, okay. Trzeba zaznaczyć. No nie musimy zaznaczać, to jest ten herszt, który jest tutaj najbliżej. No on normalnie miał mieć 2 HP, no więc teraz ma już 3 HP. Zapamiętamy o tym i to tyle. Poza tym mamy jedną aktywację. Nasz młodzieniec podejdzie tutaj pod drzwi. Zaznaczmy, że już chodził. Teraz co? Teraz trzeba, żeby... Kurczę, tak, żeby ten hersz nie zaatakował nam czasem tego naszego młodego czarodzieja, to może podsuniemy się jakoś tu naszym kapitanem, że jak już do czegoś dojdzie, to wolę raczej, żeby on szarżował naszego kapitana niż tego czarodzieja, więc kapitan po raz kolejny dwie aktywacje i oczywiście fail. Słuchajcie, właśnie zauważyłem, że wyłączyła mi się kamera chwilę temu. Ale nic to, nic wielkiego się nie działo. Znaczy, skończyło się nagrywać, jak kapitan wyrzucił faila na swojej aktywacji jednej. On się później poruszył, natomiast fail spowodował, że prawda, ta horda tych chłopaków przeszła tutaj bliżej, poruszyła się w jego kierunku właśnie. No i on zajął tą pozycję taką właśnie jak chciałem, że jakby się coś miało wydarzyć, to raczej jego będą szarżować niż naszego czarodzieja. Później oczywiście aktywację rzuciłem na elfie i też jedna się zepsuła. I tu jest właśnie ciekawostka, bo wyskoczyła nam komplikacja na scenariuszu. Scenariusze mają często właśnie jakieś wydarzenie, które może się wydarzyć. Jeśli wyciągniemy właśnie tą kartę, karta się nazywała Things Could Get Worse. No i to jest fajne, o tyle w dziwnym momencie nam to teraz wypada, bo w tym scenariuszu komplikacją jest to, że zaczyna się palić domek uzdrowicielki.
No kiedyś jak grałem, to trafiło mi się, że no, ten domek zaczął się palić klimatycznie, jak tam, prawda, ci zbójcy tak naprawdę dotarli pierwsi do tego domku. No i tam jakaś szamotanina była, no i domek, wyszło to wydarzenie, że domek się zaczął palić. No teraz domek się zaczął palić, bo nie wiem co, no zdrowicielka coś z gotowaniem ma problemy czy coś. No w każdym razie, domek zaczyna się palić. Użyjemy tego może nie super pięknego znacznika, który pokazuje nam, że coś tu jest nie tak, ale wygląda, przynajmniej widać, że coś się dzieje. Dymi się w domku, bo pali się. No i to jest nie za dobrze, muszę wam powiedzieć. No i z tym ogniem jest tak, że to jest taki, jest to liczone jako taki no, stacjonarny przeciwnik, który będzie atakował każdego, kto jest w środku tej chatki, no, czyli w tym wypadku czarodziejkę. Ten ogień ma HP, czyli życie, czyli niejako można z nim walczyć. Zwycięstwo powoduje, no, że próbujemy gasić ten ogień. No w każdym razie, przy uruchomieniu naszej następnej postaci, czyli w tym momencie będziemy uruchamiać naszego krasnoluda, którego jeszcze żeśmy nie uruchamiali. No i ta healerka się uruchomi. Scenariuszu nie ma, co tak naprawdę powinno się dziać w tym momencie, jeżeli ona sama jest w tym domu i wypada pożar się, prawda, zaczyna dziać. Więc ja bym liczył, że ona zaczyna jednak z tego domu, próbuje uciec i tak też to zrobimy, no bo inaczej to bez sensu jest. No ale to oczywiście można w jakimś tam sensie to wyregulować sobie jak chcecie. No ja zrobię, że ona z tego domku ucieka. No więc tak jak mówię, uruchamiamy teraz naszego bagon. Rzućmy dla niego, no a co, jak zawsze, dwie aktywacje. Hej! 8. No, jemu się to ostatnio udaje, muszę przyznać, ta sztuczka. Z tym, że teraz tak, on po tym terenie, tak jak mówiłem, może chodzić 2. Także on sobie schodzi tutaj. I teraz jeszcze może się ruszyć swoje 3. No i teraz to musimy rozwiązać, co z tą naszą healerką. No, tak jak mówię, no, próbuje wyjść z tego domu, no ale powiedzmy, że atakuje ją ten pożar. To jest difficulty 10, także to nie jest tak wesoło znowu, więc zobaczmy, czy naszą healerkę rani ogień. O, 13, nie rani jej, dobrze. Zobaczmy, co w naszej chacie się dzieje. Ogień ma jeszcze 2 HP, no ale powiedzmy, że ona spokojnie może sobie tutaj wyjść. Więc spotyka naszego młodego czarodzieja, który ma bardzo szczerą, przyjazną twarz, oczywiście. I no i mówi mu, prawda, on co się dzieje, ona widzi tych bandytów, ona oczywiście mu ufa. Można to zrobić inaczej, słuchajcie, oczywiście. Można tutaj, postacie mają charyzmę, znaczy mają charyzmę. Jest coś takiego jak rzuty na charyzmę i oczywiście można by rzucać, czy ona, prawda, zaufa temu naszemu czarodziejowi młodemu. No, czy niekoniecznie i coś można z tego zrobić. Naprawdę, możliwości jest cała masa oczywiście. To znaczy tak, jak gracie sami ze sobą, tak jak ja teraz, no to oczywiście można się stosować do reguł scenariusza, no, ale no, tutaj też nie jest to, znaczy nie do końca jest to opisane. Ja, żeby uprościć to w tym momencie, no, tak jak mówię, zrobię, że on jest tak fajny i w ogóle ona mu wierzy, że ona się, że tak powiem, zaufa, że my ją chcemy uratować i będzie szła z nami. No ale tak, jeżeli tą grę przygotowujecie dla kogoś, tak jak mówiłem, że to jest naprawdę fajna rzecz, tą grę w jakimś tam sensie prowadzić komuś, no to takie rzeczy jak najbardziej można, prawda, stosować. No w każdym razie, no dobrze, czy ona wylazła nam z tego domu przynajmniej i nie spłonęła. Także no to jest w sumie koniec tej tury, bo Bori to był ostatni, który się aktywował z naszej drużyny. Słuchajcie, rzut sytuacyjny. Widzieliście, domek nam się zaczął palić, bo nasza uzdrowicielka nie jest zbyt dobrą kucharką i coś, prawda, podpaliła, co spowodowało, że uciekła z domku i spotkała naszego fantastycznego młodego czarodzieja, któremu oczywiście zaufała i, prawda, widząc, że tu zbóje się zbliżają, postanawia, że tak powiem, jak mówię, już zaufać naszej ekipie, że oni ją wyprowadzą w miejsce bezpieczne. Tutaj, prawda, pomiędzy drzewami zbliża się ta mała grupa bandytów. Naprzeciw ich staje nasz dzielny Sir Hugh, no bo jakżeż inaczej, prawda, z jakimś takim obrzydzeniem i pogardą w kierunku tych zbójów patrzy nasz elf Altarion i zastanawia się, czy w ogóle jest warte, żeby on ruszył na nich i pociął ich, bo oczywiście na pewno, jak on sam w to wierzy, nie miałby z tym żadnych problemów. Z tyłu, prawda, towarzyszy mu Bori, który oczywiście, ja wiem, wzruszeniem ramion zbywa te wszystkie głupoty, a z tyłu, prawda, tutaj nasz fantastyczny mały hobbit, który no, szuka, prawda, sposobności, żeby komuś przygrzmocić kamieniem. I teraz tak, ta healerka porusza się z tym młodzieńcem w tym momencie, ona jest jakby do niego przyklejona. Także no co, może ich aktywujemy.
Tak, zrobimy, że szef spróbuje dać mu, prawda, czy on widzi tych bandziorów. Ja myślę, że on widzi tych bandziorów całkiem nieźle. I słuchajcie, on może użyć swojego, bo czarodziejem on nie jest, natomiast on ma na razie zdolność, którą można później tak naprawdę przekształcić w czarodzieja. On ma, poza tym, że tak jak było w opisie, że tam, prawda, potrafi leczyć, to ma umiejętność Spell Reader. I jak się tworzy postać, no bo to są wszystko, prawda, świeże postaci, jak się tworzy postać, to można takiej postaci dać za darmo jakiś scroll. Ja wybrałem klasycznie Fireballa dla tego pana i on w tym momencie znajduje się chyba w nie najgorszym miejscu, żeby tym Fireballem prasnąć w tych panach. Tak wygląda scroll Fireballa. Jak widzicie, żeby go użyć, no, trzeba rzucić DL10. Nie jest to takie trudne, znaczy takie proste, przepraszam, ale no jeżeli by się to nie uda za pierwszym razem, to nie jest to, że on coś tam traci, ten scroll, tylko no po prostu nie udało mu się go, że tak powiem, odpowiednio dobrze odczytać. No i może to zrobić następnym razem. Więc tak, musimy mieć line of sight i musimy wybrać sobie punkt w odległości 12 cali, w którym chcemy cisnąć tym fireballem. No więc spokojnie możemy sobie to wybrać na tym, prawda, herszcie. A ten fireball to jest takie duże boom tak naprawdę, od miejsca, do którego to ciśniemy. I jeżeli ten fireball trafi tego szefa, to w promieniu 3 cali, czyli tak naprawdę wszyscy ci panowie dostają trafienie, znaczy trafienie, zostają niejakby zaatakowani, prawda, i mamy 4 plus do ich trafienia. Do ich trafienia ciągle rzucamy na ich DL, czyli oni wszyscy mają, prawda, DL7, czyli rzucamy na ten difficulty level, dostajemy 4 plus jeszcze do rzucenia, czyli tak naprawdę rzucamy na 3 plus, każdy z nich dostaje boom tym fireballem, który ma 2 damage'a, więc potencjalnie zabija wszystkich, no nie Herszta, bo Herszt już ma 3 życia, jak pamiętacie. Tak wyszło nam z kart, więc Herszta nam to nie zabije. No także myślę, że to jest dobry moment, żeby spróbować tego Firebola cisnąć. On ma tylko jednego tego Firebola na grę. Jeżeli nauczy się być czarodziejem, to będzie się mógł tego scrolla nauczyć i używać go, no, w pełni tam, prawda, ciskać fireballami, jak tylko będzie, kiedy tylko będzie chciał. On może zostać czarodziejem, jeżeli będziemy grać kampanię, to jest naprawdę szereg rzeczy, które można robić pomiędzy tymi scenariuszami. No i on właśnie wtedy może zostać czarodziejem za odpowiednią ilość XP. Dobrze, zobaczmy, czy ten fireball mu się uda na te DL10. Ok, ważny rzut. Na kości, na które nie za dobrze widać w tym momencie, ale będziecie musieli wierzyć na słowo. Hej! I proszę Państwa, no nie ma kantowania. Nie wiem, czy widzicie, 19. Nasz młody czarodziej ku zaskoczeniu wszystkich swoich kompanów nagle wyczarował coś ognistego i pierdyknął za przeproszeniem w naszych bandytów. Dobrze, zobaczmy, co się stało. Czyli każdy z nich dostaje to trafienie i no wystarczy, że wyrzucę 3. Więc rzucam po kolei. Najpierw Herszt, 10, dostał, bach, 2 bomby i została mu jedna rana. Normalnie on ma, ja mu dopisałem taką zasadę, że on ma tarczę i może tej tarczy używać tak jak zwykła postać, no ale to jest fireball, to nie bardzo tarczą się przed tym fireballem, powiedzmy, obronił, bo to wybuch jest generalnie. Teraz tak, pierwszy z tych panów na 3+, zabity, drugi tam z tyłu ten z mieczem, zabity i trzeci. 4, no prawie się nie udało, ale generalnie wszyscy polegli. No więc to jest mistrzowski rzut Firebola i tym panom już dziękujemy. Słuchajcie, no i właśnie się zorientowałem, że wszystko świetnie, tylko tak naprawdę nie rzuciłem aktywacji w ogóle na tym młodym człowieku. Dobrze, na razie przyjmijmy, że ten Fireball mu się faktycznie udał tak jak się udał, natomiast rzućmy aktywację i zobaczymy, czy część z tego nie trzeba będzie cofnąć. No tak, teraz żeby być bezpiecznym, mógłbym sam siebie pokartować, rzucić jedną aktywację, żeby być bezpiecznym, ale wiem, że chciałem spróbować rzucić 2, więc tak też zrobimy. I mamy 7 i 3, no wielka lipa, bo tak naprawdę byłoby to, no nie, jeden fail, bo 7 to się udało. No zawsze jeden plus możemy poza tym dodać, no ale tu nawet jak dodamy jeden plus, to nic się nie dzieje. Dobrze, zobaczmy, co by się wydarzyło i czy by to w jakiś sposób wpłynęło na tego naszego Fireballa. Wandering Monster. Okej, okay, nie wpłynęłoby, ale mamy ciekawą kartę. Czyli tak, zostawmy sobie wynik tego Firebola, że on mu się udał tak fajnie, i prawda, wszyscy w drużynie są zachwyceni.
Natomiast mamy kartę Wandering Monster, czyli taki włóczący się potwór pojawia nam się na stole. No i on pojawia się, że tak to powiem, randomowo, czyli w takim losowym miejscu. No i ten potwór jest opisany w scenariuszu. No i to od razu możemy wyreszaflować, bo tak to jest to opisane. Słuchajcie, ja te karty to często gram, jak mi przyjdzie do głowy. Dzisiaj doszedłem do wniosku, że nie będę tak często ich wtasowywał, tylko te karty, które mają wręcz wprost, prawda, napisane reshuffle, to te będę tylko wtasowywał od razu, inne nie. W scenariuszu jest potwór, który się pojawia. W scenariuszu jest to, słuchajcie, minotaur. Natomiast ja nie mam minotaura, wyobraźcie sobie figurki, więc zrobiłem ogra, żeby było zabawniej. Będzie to ten pan. Bardzo chciałem go użyć już od wielu... On od dłuższego czasu do czegokolwiek, jest fantastyczny. I co też dziwne, akurat w podstawowych potworach, znaczy tych potworach, które są, prawda, w tej grze zawarte, nie ma też ogra, więc ogra sam sobie wymyśliłem. Oto jego karta i jego statystyki. No i on też posiada, prawda, w scenariuszu jest, że on, prawda, jest tam w umowie z tym miejscowym plemieniem, prawda, tych bandziorów. I on ich nie atakuje, natomiast no, jego można przekupić, jak się ma za co, ale to jest pierwszy scenariusz, jaki gram w tej, no nie wiem, czy to będzie kampania, ale w każdym razie nie mam żadnych pieniędzy, więc nie przekupię go generalnie, więc będę go musiał, że tak powiem, albo unikać, albo z nim walczyć. On się pojawia randomowo, czyli tak, rzućmy najpierw, no tu D4 i rzucę z nią, to będzie raz, dwa, trzy, cztery. Czyli no dobrze, powiedzmy, że on wychodzi gdzieś na środek, to jest tu, gdzie jest domek, mniej więcej miał środek, więc to będzie gdzieś tutaj. I rusza w kierunku naszych bohaterów. No tutaj najbliżej to ma... No dobrze, powiedzmy, że rusza tak. Okej. Wszystko nam z tej strony stołu na razie się pojawia, to plus dla nas. No ale no cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dobrze. Czyli tak, naszego czarodzieja żeśmy zaktywowali. Ten jeden fail, no za drugą akcję oczywiście uważamy, że cisnął, prawda, tego naszego fireballa. No więc co, tak naprawdę ten szef się ledwo na nogach trzyma. Chyba można by zaryzykować, żeby nam tu nie przeszkadzał i dać mu w łeb. I będziemy próbowali się wycofać generalnie tędy, skąd żeśmy przyszli. Dobrze, no więc szef, żeby tego pana zaatakować, no potrzebuje dwie aktywacje. Potrzebuje do niego podejść, no wtedy będzie już niby w kombacie, ale naprawdę, żeby zainicjować ten kombat, potrzebuje jeszcze jedną aktywację. Więc tak zrobimy jak zawsze, dwie aktywacje, 10 i 20, no proszę, czyli mamy trzy akcje, bo to już critical success żeśmy wyrzucili i to nam daje jedną dodatkową akcję, więc poruszamy się w kierunku tego pana. I zaczynamy walkę wręcz nim. Szef nasz jest o tyle ciekawy, że na razie nie jest jakimś wielkim specjalistą w walce, ale ma ten wielki Zweihänder, który tu widać, i to jest broń dwuręczna, czyli powoduje dwa obrażenia. No w tym wypadku nie jest to tak ważne, bo naszemu typowi została jedna rana. No ale jest to przyszłościowe. Żeby tą broń posiadać, on musi mieć i posiada taką dodatkową umiejętność jak strong, to znaczy przynajmniej jedno rozwinięcie w tej umiejętności musi posiadać, no i posiada. Ma też zbroję, zobaczymy, czy ta zbroja mu się przyda. No więc tak, dochodzi do walki wręcz, ten widok, prawda, difficulty level 7, ale tak jak mówiłem, ma tarczę, więc tym razem będzie się mógł nią bronić. No więc walczymy. Nasz szef musi wyrzucić przynajmniej 7, żeby tego bandziora pokonać. No oczywiście robi to bez problemu, więc nie będziemy oglądali żadnych tutaj, nie będziemy musiał korzystać ze zbroi, jeżeli tak mogę powiedzieć, i zabija tego pana na śmierć. Ale skoro już jesteśmy przy tym, zbroi też są levele, tak jak wielu rzeczy. Ja mam tylko na razie tej zbroi level pierwszy i sprowadza się to do tego, że jeżeli w walce wręcz przegrałbym, to znaczy wyrzuciłbym w tym wypadku, prawda, poniżej 7, to mam szansę rzucić jeszcze raz na to, czy zbroja, znaczy dostaję, prawda, trafienie, ale mogę rzucić i zobaczyć, czy zbroja mnie ochroniła na ten, i to jest, zbroja ma swój niejako difficulty level, zawsze się rzuca 13 plus level zbroi.
To znaczy, on się tam dodaje jako bonus niejako. Czyli jeżeli mamy tylko jeden level tej zbroi, to dodajemy jeden, czyli musimy wyrzucić przynajmniej 12, żeby uchronić się przed, prawda, utratą życia. Jeżeli byśmy wyrzucili jeden podczas takiego testu na zbroję, to nie dość, że oczywiście dostajemy obrażenia, to powoduje, że ta zbroja zostaje uszkodzona i obniża nam się o jeden level. Czyli w wypadku naszego szefa tak naprawdę no, ta jego zbroja by się przestała liczyć, bo by się zepsuła na tą chwilę zupełnie. Można zbroję naprawiać też pomiędzy kampaniami w mieście, że tak to nazwę. Także nie ma z tym problemu. No dobrze, ale wszystko się świetnie skończyło. No i nasz herszt padł trupem. I on tak, dopiero jedną akcję żeśmy wykorzystali. Zresztą trzecią akcję możemy wykorzystać na to, żeby przeszukać ciało. Każdy z bandytów, tak jak to widać, ma ze sobą 2D6 silver pieces, tak tutaj jest ładnie napisane, więc ten pan miał ze sobą, o kurczę, jeden i jeden, dwa, okej, okay, to opłacało się go przeszukiwać. Dobrze, zapiszmy naszemu szefowi, czy naszej bandzie, może w ogóle, że mamy, okej, okay, silver pieces. Dobra, no herszt, nie podziałał tutaj wiele nam ten herszt bandytów, no ale no cóż. Taki los. Dobrze, czyli wykorzystaliśmy jego trzy akcje. Zaznaczmy, że był już aktywowany. Co dalej? No teraz to już nie masz szans, sensu rzucać po te dwie akcje. Będziemy to jakoś ubezpieczać, prawda, odwrót naszego czarodzieja. Niech elf się przesunie, prawda, do przodu. O ile nam się uda jedną aktywację. A oczywiście, że na 9, przepraszam, tym razem się udaje. I tak samo zrobi Bori na, no nie zrobi tym razem, 6. Okej, okay, zobaczmy co się dzieje. Monster Activates. No i oczywiście tu jest cały opis tego, prawda, co robi, czy jak strzela, to tak dalej, tak dalej. No nie strzela, no on będzie się poruszał w kierunku, no w tym momencie najbliżej jest nas szef, więc ten ogr zamierza tutaj w naszym kierunku. Okej, okay, to już jest niefajnie. Czyli Bory nie robi nic. I to generalnie tak, no elf się ruszył, nie zaznaczyłem, ale no to jest koniec kolejnej tury. Dobrze, ważne jest teraz to, żeby się stąd wynieść. Zacznijmy od naszego czarodzieja i nasz szef, nasz Sir Hugh da mu tutaj plus 1 do aktywacji. Spróbujemy rzucić te dwie aktywacje. 7 i 1, no na pewno się dwie nie udały. Okej, okay, no nic, patrzmy co się w takim razie wydarzyło. They are at our back. No i tym razem D6 wrogów wyskakuje tam, gdzie zaczynali ruch nasi bohaterowie. Czyli w tym wypadku to będzie dokładnie za naszymi plecami, czyli tu, gdzie chcieliśmy się wycofywać. No więc powiem tak, że średnio dobrze. Okej, okay, jakie tu są jeszcze instrukcje? Czyli dokładnie tutaj wyjdą te nasze bandziory. I teraz tak, to też troszkę, jeśli chodzi o tych bandziorów, którzy nam tu wyjdą, to troszkę to zmodyfikowałem. W tym sensie, że chciałem użyć jeszcze innego rodzaju wrogów. Tutaj w scenariuszu są tylko tacy po prostu zwyczajni. Chciałem jeszcze użyć takich samych, tylko będą strzelali. No więc dobrze, teraz zobaczmy. Tutaj nie ma ograniczenia, że pojawia się ich tyle, prawda, że może się ich pojawić tylko tyle, ile nam do tej pory zginęło. No więc dobrze, rzućmy. Hej! 5, no to jest ciekawe. I oni się pojawiają jako horda. Dobrze. Dobrze, pojawiłem ich, że tak powiem, w ten sposób. No w tym momencie ich tutaj nie tak bardzo dobrze widać, ale oni tutaj, prawda, są. I ta karta akurat nie mówi nam, że oni się aktywują, oni się tu pojawiają. No w każdym razie jest ciekawie, bo to są strzelające typy. Może być mocno nieprzyjemny. Pozostaje nam druga aktywacja dla naszego... No tak, czyli teraz może jednak będziemy się próbowali wycofać gdzieś tam bardziej, prawda, w tamtym kierunku. Ok, czyli poruszmy się w kierunku naszego Boriego, który będzie nas ubezpieczał. Dobrze, czyli jego mamy już załatwionego. Teraz nasz szef. Nasz szef chciałby się odsunąć od tego pana i też zejść z linii strzału tym panom, jeżeli się oni aktywują. Dobrze, rzućmy jedną aktywację dla niego. Może będzie dobrze. Nie będzie dobrze. A nie, 16, przepraszam, źle popatrzyłem. Dobrze, spokojnie. On się zacznie wycofywać. Z góry upatrzone pozycje. Teraz nasz elf. Nasz elf też niech idzie raczej do tyłu, to znaczy wycofuje się w tamtym kierunku.
19, okej. Dobrze, bo chowamy się trochę przed tymi panami, żeby oni nas nie dostrzelali od razu tak strasznie. Wszyscy już tak naprawdę został nam tylko krasnolud. No i też rzucimy mu jedną aktywację. 19 też, okej. Słuchajcie, zapomniałem chyba o naszym hobbicie, chyba go ostatnio nie aktywowałem, co jest akurat dużym błędem w tym sensie, że nie można nie aktywować postaci. Bo jak sami zauważyliście, próby aktywacji powodują to, że mogą się poruszać też, prawda, przeciwnicy. Więc nie ma czegoś takiego jak opuszczenie aktywacji. No trudno, on schował się skubany tu za drzewem, akurat tu gdzie siedzę, nie bardzo go widać. Dobrze, ale najpierw w takim razie tak, mamy jedną aktywację. Dobrze, i teraz aktywujemy faktycznie naszego hobbita. On by mógł zacząć tu coś praskać do tych panów. Rzućmy mu dwie aktywacje. Ha! No i 7-1, już ten wynik widzieliśmy w tej turze. Okej, czyli... mamy włóczącego się potwora. Aktywuje się nasz ogry, no i on niebezpiecznie blisko ciągle tego naszego szefa. Ciągle mamy jedną akcję naszego hobbita. No okej, no on tu jak się odwróci, to on myślę, że spokojnie widzi tych panów. Może prasnąć do nich, aczkolwiek tu jest trochę daleko. On może strzelić do nich, no z tym, że ma plus 2 do trudności, czyli na 9 ustrzeli jednego i 2. No, coś mu nie idzie do strzelania, więc nikogo nie ustrzeli. Dobrze, no i tym razem to już jest koniec tury. Zaczniemy znowu od naszej healerki i naszego czarodzieja i nasz szef da im 1 do aktywacji. No i spróbujemy 19, 7. Ok, udało się. Tym razem mamy 2 punkty aktywacji i możemy te 2 ruchy zrobić. Ok, tutaj między tymi kamieniami może będziemy gdzieś tu uciekać. Przesuniemy się w kierunku Bago. I słuchajcie, żeby dostać XP za ukończenie tego scenariuszu, no to wystarczy, że uciekniemy, prawda, tym naszym typem za stół. No i wtedy generalnie wygraliśmy scenariusz, ale, znaczy wygraliśmy scenariusz, nie tyle wygraliśmy, co no możemy, że tak powiem, dostać za niego to, co jest w scenariuszu przewidziane. Czyli tak naprawdę experience w tym wypadku. Tudzież jeszcze w tym scenariuszu jest przewidziana, że z tą healerką możemy ją niejako do drużyny zwerbować. Tak, nie bezpośrednio, ale pośrednio. No o tym później. Ale to, że healerka jest uratowana i spełniliśmy, że tak powiem, założenia scenariusza, nie zmienia tego, że tutaj na planszy, że tak powiem, mamy ciągle naszych bohaterów. Jeżeli byśmy przerwali grę, to nie tak jest, że oni wyszli stąd i ten, tylko oni są wtedy missing in action. Zaginęli. Nie ma. Czyli de facto ciągle wszystkich musimy stąd wycofać, żeby tak naprawdę no, móc dalej jakoś tak sensownie grać. No bo jak wycofamy tylko tego i przerwiemy grę, no to musimy drużynę od nowa budować tak naprawdę. Teraz co? Teraz nasz szef. Boję się, że jak dwa razy się wycofam, to ten ogr mnie zaatakuje. Będę miał jakiegoś faila, więc spróbuję znowu jedną aktywację tylko na niego rzucić. Udało się. On na z góry upatrzone pozycje się będzie wycofywał. Teraz elf. Również rzucimy mu jedną aktywację. 8, ok, czyli też się udało. On się wycofa tu gdzieś w kierunku hobbita. Krasnolud, tak samo, jedna aktywacja. Bardzo ładnie. Ten hobbit nie ruszając się, znaczy nie ruszając się, hobbit spróbuje, że tak powiem, jedną aktywację rzucić. 10 udało się, czyli on strzeli znowu w tych panów. I to jest znowu test na, czyli na 9, 15, udało mu się. I jeden pan, że tak powiem, odchodzi do krainy, no gdziekolwiek ci bandyci odchodzą. No i to jest koniec tury, aktywujemy hobbita. Dobrze, damy mu dwie akcje, może on tu strzeli tych typów. I to jest 9, 14, no i proszę, udało mu się. Czyli może dwa razy strzelić w nich. I 9 raz, 5, nie udało się. I jeszcze raz, 1. No kurczę, gościu, nie udało się. Dobrze, no ze strzelenia naszego hobbita niewiele wyszło. Daniel może się uruchomiał. No i co, czy my chcemy wyjść tak naprawdę tą healerką z tego scenariusza? Znaczy chcemy, tylko no, że... Znaczy nie healerką, tylko... No healerką. No właśnie, chodzi o to, że nasz młody czarodziej jest też healerem. Jakby się coś działo, no to on zawsze może tutaj, że tak powiem, pomóc. Natomiast jeśli go stąd wyprowadzimy, to no... No ale nic, dobrze, spróbujmy. Musimy tak naprawdę wystarczy. Jedna aktywacja, żeby sobie stąd iść. Dobrze, on jednak opuści teren, prawda? Sir Himu powiedział, młody człowieku, zmierzaj w kierunku miasta, ratuj niewiastę. On oczywiście, jak on taki młody, prawda, czuje, że tak mam powagę tej misji, no więc zrobi tak, jak mu wskazał Sir Himu. Rzućmy jedną aktywację. 12 udało się.
Okej, no więc w takim razie nasz młody czarodziej wraz z healerką opuszczają teren akcji. Co powoduje, tak jak mówiłem, że no w sumie wygraliśmy ten scenariusz, znaczy wygraliśmy. No wiecie, no już nie będę tłumaczył po raz kolejny. Został nam nasz szef. Spróbuję dwie aktywacje. I hurra! Oczywiście musimy mieć faila jednego. Dobrze, zobaczmy, co się z tym razem wydarzyło. He's loaded! Potwór najbliższy do naszej postaci ma double, podwójną ilość, prawda, silver pieces. No dobrze, no to czyli nasz ogr. Okej, nie wiem, czy będziemy akurat się przekonać. Chciałem ten scenariusz, że tak powiem, dość bezkrwawo rozegrać, jak mi się uda, tak? Więc no, nie będę tego ogra atakował, o ile mi się to uda, no ale dobrze, jakby co, to on ma dużo pieniędzy ze sobą, no, dużo, dwa razy więcej w każdym razie. Dobrze, Sir Hugh może jedną akcję zrobić, trochę się tu gęsto zrobiło, już się ruszę. Teraz spróbujemy poruszyć się Bori. Dobrze, śmigamy w kierunku stołu, okej, fail oczywiście. Okej, mamy znowu Wandering Monstera. Czyli włóczącego się potwora, no nie będziemy dodawać nowych. Kiedyś tak robiłem. Szczerze powiedziawszy, niektóre rzeczy nie są fantastycznie wytłumaczone w tej instrukcji. W każdym razie tą kartę używam, jeżeli scenariusz nie jest opisany, bo już kiedyś miałem, że miałem cztery trole na stole i to już była jakaś masakra. Także używam po prostu tego, że jeżeli jest opisany potwór, który się pojawia, to na tej karcie on po prostu się porusza. No i teraz prawda, ten ogon nam tu przelezie. Ok, musimy potasować karty, bo nam się skończyły. To był nasz krasnolud, przepraszam. Dobrze, on się może poruszyć. No, nie będzie na razie uciekał, bo tutaj nie wiadomo, co się może jeszcze wydarzyć. Znaczy, no już chyba nie tak wiele się może wydarzyć. Ale no cóż, poczekajmy nim tu jeszcze. No i został nam Altarion. Rzucimy mu dwie aktywacje i oczywiście będzie miał jednego faila. I ten fail to będzie pułapka. No chyba już wpadał w pułapkę, prawda? No cóż, zobaczmy, jaka pułapka. 18, dokładnie ta sama. Tripwire. No to tak, nasz elf się wywraca. Słuchajcie, sprawdziłem, co ta pułapka mówi. No to jest ta sama pułapka, ale sytuacja jest nieco inna, bo tekst pułapki mówi, że nasza postać się wywraca i najbliższy, prawda, przeciwnik niezwiązany walką porusza się w kierunku playera. Za pierwszym razem, jak ta pułapka wypada na samym początku gry, to nie było żadnych przeciwników. Natomiast teraz nasz ogr robi hop hop w kierunku, prawda, naszych panów, co wywołuje u nich na pewno duże przerażenie. Altarion ma jeszcze jeden ruch. Wobec tego, no cóż, wstaje po tym, jak się wywrócił z przerażeniem, widząc, że nad naszymi chłopakami jest ogr. Okej, okay, to reshufflować musimy. Mamy następną turę. A teraz jak pogramy, że tak powiem, bezpiecznie, to będziemy mieli większą szansę opuszczenia tego żywi. Dobrze, najpierw nasz herszt daje naszemu młodemu hobbitowi plus jeden do aktywacji i hobbit dzielnie rzuca dwie aktywacje. I oczywiście ma jeden fail. I to będzie, okej, okay, that's a big one. Dobrze, czyli teraz dla odmiany zauważamy, że ogr jest większy niż zwykle i ma dodatkowo jeden życia, co daje mu 5 HP, co jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę do tego, jaki ma DL. Ogr jest dużym celem i strzelanie do niego jest łatwiejsze niż bicie go. Nie chciałbym się poruszyć tym małym hobbitem gdzieś za daleko, bo on generalnie może strzelać, jeżeli ten ogr do nas przyjdzie. Jeżeli w dwóch celach będzie atakował kogoś, więc no, przesunę się tylko kawałek, tak żeby zostać w dwóch celach do obu tych panów. No dobrze, czyli z aktywacji został nam tylko nasz herszt, który stoi niebezpiecznie tego ogra. Nic, spróbujemy się jednak wycofać. A co? No, dwóch kościach, dobrze. I oczywiście fail. Fail i 20, czyli mamy dwie akcje, ale najpierw niestety musimy zobaczyć, co nam w karcie wypadnie. Loss of balance, nasz szef tej zbroi. To zabawne jest, jak różne rzeczy, tak powiem, często układają się w jakieś takie klimatyczne rzeczy. Nasz szef po raz kolejny w tej zbroi się potyka. No słabo, test na difficulty level 10, bo nasz szef nie ma żadnych dodatków do czegoś takiego, więc tralabam. 17, ok, nie wywrócił się. Teraz może wykorzystać swoje dwie akcje. Dobrze, to on jednak, że tak powiem, będzie dowodził z tyłu i
wycofa się tu mniej więcej, gdzie jest krasnolud Bor. I to kończy tą turę. No i teraz co? I teraz trzeba by wycofywać, prawda, naszych dwóch chłopaków tutaj. Naszego elfa i hobbita, prawda, żeby dołączyli tu do tej reszty i żebyśmy mogli wreszcie stąd sobie pójść już. W 8 calach jest, czyli dodamy mu jeden do aktywacji i spróbujemy rzucić dwie aktywacje. I fail. Okej, okay. I nic nam jeden nie daje, bo jest trójka, jeden sukces i jeden fail. No tak, widzicie, zapomniałem, bo to tak sobie zarzucam, że tak próbuję tu na siłę, żeby coś się stało, a elf jest impulsive, czyli on nie może rzucać jedną kością, nawet jakby chciał, że tak powiem, grać bezpiecznie. Znowu pułapka. Strasznie dużo tu pułapek. Rozumiem, że ta uzdrowicielka tyle pułapek tu nastawiała, żeby, prawda, mieć spokój. No, w sumie ma to jakiś sens. Dobrze, rzućmy tą specjalną kością. Jaka pułapka? No, tym razem 19. Oj, muszę wam powiedzieć, że tym razem mamy jednak sporego pecha, bo na pułapkach 19-20 to są sidła. I nasz elf nieuważnie wlazł w sidła, które tu miała zastawiona nasza healerka chyba. I teraz nie może się poruszyć, ma minus 2 na wszystkich rzutach, dopóki się nie uwolni. A uwolnienie się wymaga albo rzutu DL14 na siłę. I tu wam może przypomnę, bo tak, nasz elf nie ma nic na siłę, czyli musi rzucać DL14, ale na przykład jeżeli by się to złapał nas szef w swojej zbroi, w której się ciągle potyka, to on ma taki trait, który dodaje mu jeden do siły i ten trait jest związany z tym, że on ma tą dwuręczną broń, no ale w tym wypadku ten trait by się właśnie liczył do tego, żeby się uwolnić z tej pułapki. No niestety elf nic takiego nie ma, więc ma, kurczę, test na 14, to jest niefajnie. Coś tu jeszcze mamy, Albo może użyć też broni, to znaczy takiej broni, która ma ostrze, żeby się z tej pułapki uwolnić, z tych sideł, ale zabierze mu to 3 akcje. Jeżeli przy nim jest inny... świetne to jest. Nigdy nie wylosowałem tej pułapki, bardzo mi się podoba, przepraszam was. Okay. Jeżeli przy nim jest, czyli nasz hobbit musiałby się ruszyć do niego jeszcze bliżej, inna nasza postać, może dodać mu plus 2 do tego rzutu na siłę, czyli no pomaga mu się uwolnić z tej pułapki. Okej, okay. Super. No w każdym razie. Teraz tak, no mamy tylko jedną akcję, więc... Nic nie zrobimy, bo tu w tej, tam było to jeszcze opisane jako 3 consecutive actions, czyli 3 postępujące po sobie akcje, czyli nasz elf musiałby się zaktywować na 3 akcjach i wszystkie te 3 akcje musiałyby być udane, żeby, prawda, pociąć tą pułapkę. No to jest, jak widzieliście, szansa mała. No więc co, on teraz ma jedną akcję, no cóż, no spróbuje się uwolnić, no D14 musi wyrzucić, żeby z tych sideł się uwolnić i wyrzuca tam 9, no więc się nie uwalnia. No więc teraz aktywujemy Bago, naszego hobbita i przesuniemy go do naszego elfa, on będzie starał się mu pomóc uwolnić się z tej pułapki, rzucimy mu bezpiecznie jedną aktywację, którą on zda, więc porusza się tutaj i razem, prawda, próbują się tu wyrwać z tych sideł. No i tak, i teraz co z całą resztą? No myślę, że trzeba jednak wrócić do naszych przyjaciół, jakby co, jakby ten ogr tutaj podszedł, żeby mu pomóc. Dobrze, zróbmy tak, że może nasz krasnolud rzuci 2 aktywacje i spróbuje tam iść. Ha, dawaj. 4, wsiakość, okej, okay. Jeden fail, no cóż, może powinien był rzucać jednak jedną kością, bo tylko, że nasz krasnolud powoli chodzi, mana flux. No dobrze, możemy rzucić mana flux, nie wiem, czy to coś zmienia, bo już nie mamy nawet czarodzieja, ostatnio wypadło, że nic się nie zmienia, 3, nothing happens, okej. Okay. I teraz nasz krasnolud może się poruszyć w te 3 całe, nie no, nasz szef też się tam poruszy, dobra, rzućmy jedną aktywację, 8, up, koniec tej tury. No i teraz tak, no i teraz widzicie to, dobrze, że się tak stało, że tak powiem, teraz dokładnie widać, jakie dylematy tak naprawdę całkiem często w tym systemie występują, w związku z tym, prawda, sposobem aktywacji. Możemy próbować aktywować tego elfa na 3 kościach, no ale przy jakimkolwiek failu, no jest zawsze szansa, że uruchomi się, prawda, uruchomią się ci nasi złoczyńcy, no i ten ogier może nam zrobić duże ziazi.
Z drugiej strony, jak będziemy czekać, no to też fail się nam przydarzy tak czy siak, wcześniej czy później, i no i tak może nam wyrządzić jazi. Więc powiedzmy, że no nie wiem, elf i tak musi rzucać dwoma kośćmi, bo nie ma wyjścia, więc no cóż, zaryzykujmy i dodajmy mu tą trzecią kość, zobaczmy, może będą trzy sukcesy i uda mu się z tej pułapki wyciągnąć. No ale widzicie, no z drugiej strony teraz byśmy rzucali test, jako że Bago mu pomaga tutaj, prawda, się uwolnić z tego na 12 plus, może byłyby szanse. Ha, dylematy. No ale o to chodzi. Dobra, słowo się rzekło. Spróbujmy rzucić trzy aktywacje na naszego elfa. Oczywiście nasz szef doda mu ten jeden, może to o czymś przesądzi. I uwaga, cię kręcę, okej. To się liczy, to jest 7, więc jest w porządku. Nie, przepraszam, jest na 8 plus aktywacja, czyli no, nieważne, czy nam doda, czy nie doda, czyli elf ma i dwie porażki i tylko jeden sukces na swoim rzucie. No to teraz zobaczymy, co się będzie działo. I mamy ambush. No właśnie. Czyli znowu z tego samego miejsca, co ciekawe, wyskakuje nam bandzior. I bandzior ten oczywiście atakuje naszego elfa, który jest ciągle uwięziony i pamiętamy, że ma minus 2 na każdym rzucie. Złoczyńca, który zaczyna, ja ostatnio to źle zrobiłem, w międzyczasie sprawdziłem, on ma DL 10, jeżeli się nie plus 2, czyli nie 9, tylko 10, jeżeli zaczynał swoją turę, prawda, w jakimś właśnie krzakach, skałach, czy tam innym takim terenie. Więc on ma 10 bazowo, że to jest pułapka, to jest jeszcze plus 2. Natomiast teraz, co ciekawe, mogłaby zaistnieć sytuacja, że nasz Bago mógłby oddać tak zwany opportunity shot, bo znajduje się w dwóch calach od przyjaciela, który zostaje szarżowany przez wroga. Ale że akurat w tym wypadku jest to pułapka i no, zdarzenie całe jest niespodziewane, to niestety strzelać nie może. Także nasz Altarion zostaje zaszarżowany przez wroga, który no, w tym momencie ma DL 12. No super, no nic nie pozostaje nam nic innego, jak tą walkę rozwiązać. Czyli DL 12, rzucimy naszą magiczną kością i wypada, no proszę, 14, czyli Eltarion w sidłach, czy nie w sidłach, z poplątanymi nogami, ale dał rady i ubił zbóję. Okej, bo zrobiło się przez chwilę gorąco. Dobrze, i do tego ma jeszcze jedną akcję. No cóż, została mu jedna akcja, to może rzucić ten test teraz. Może równie mu się to dobrze uda, tak jak przed chwilą, prawda, ta walka. Czyli teraz, jako że pomaga mu Bago, na 12 plus uwalnia się z pułapki. I 18. Dobrze, świetnie. Czyli nasz elf jest już uwolniony z pułapki i będzie mógł się poruszać. Ale to jest na tą chwilę koniec jego aktywacji. Nie wiem, czy jest dobrze znowu się zacząć wycofywać wszystkimi. Bo wtedy nasz elf zostanie tu sam. Ale okej, nie, słuchajcie, dobrze, robimy, że tak powiem, wyjazd. Dobrze, Bago na jednej kości. I 10, okej. On sobie stąd pójdzie. Tutaj. Dobrze, jedna aktywacja na Bori, na krasnoludzie, 17. Bori wychodzi. Teraz nasz herszt. Nasz herszt aktywuje się też na jednej kości. I mu się nie uda. Okej, no dobrze, to patrzymy, co się wydarzyło. I stepped on Scorpion, on strasznie jest jakiś taki nie tego, tego. No dobrze, w każdym razie musimy zdać test na Constitution na 10+, i nam się nie udaje. Nasz szef dostaje jedną ranę i nigdzie się nie ruszaj, bo to była jedyna jego aktywacja. Tego się nie da już niestety obejść. Okej, i to by było tyle a propos naszej aktywacji. Spróbujmy na naszym elfie, który musi rzucić, jak pamiętamy, dwie aktywacje. Elfie i dwa fejle. Okej, nawet jakbym teraz powiedział, że szef dodaje mu, prawda, plus jeden do aktywacji i szóstka mnie bardzo lubi, wyrzuciliśmy dwie szóstki. Coś... Okej, no dobrze, patrzmy, co się stało. Elf nigdzie nie idzie. I Monster Frenzy. No i cóż, stało się, zdaje się, to, co się stać musiało. Wszyscy przeciwnicy na planszy, że tak to nazwę, aktywują się. Strzelają, poruszają się i tak dalej, i tak dalej.
Nasza horda będzie strzelała, to zaraz sprawdzimy, chyba że będzie miała bardzo zły, że tak powiem, wynik do tego strzelania, to wtedy raczej się będą poruszać. Co mam na myśli, że strzelanie odpowiada się troszeczkę inaczej. To znaczy, de facto, tak naprawdę nie rzucamy na to, czy oni trafili, tylko tak jakby zakładamy, że oni trafili, natomiast na postaci, do której oni będą strzelać, rzuca się tak zwany combat dodge roll, czyli to, czy ona jest w stanie uniknąć tych, prawda, pocisków. Więc ten, prawda, hash jest tutaj totalnie dla nich za drzewem. W bago oni nie mogą za bardzo strzelać, bo on jest stealthy, ma taką umiejętność, która tak naprawdę bardzo ogranicza możliwość strzelania do niego. Natomiast ten elf jak najbardziej. I tak, ten, który jest najbliżej niego, ma do niego, no to jest ciągle 11, czyli tak jak bago do nich strzelał mniej więcej, czyli DL7 jest wyjściowy, znaczy dla tego elfa, żeby uniknąć tego strzału, natomiast jeszcze plus 1, on dostaje modyfikator w tym momencie plus 1, bo jest no tak daleko, że jest mu łatwiej to uniknąć. No i tak, no i to jest pytanie, znaczy oni powinni manewrować, jeżeli ten difficulty level będzie tak łatwy dla niego, że będzie 4, to wtedy oni raczej niż strzelać, to powinni szukać lepszej pozycji do oddania strzału. Natomiast no, on nie jest 4, bo jest 6. No, ci następni będą mieli już gorzej, bo już ten tu z tyłu będzie na 12, czyli na plus 2. No i jest jeszcze sprawa, że akurat nam się udało, że elf będzie mógł wykorzystać swoją umiejętność, bo elf nie dość, że jest akrobatą, to jeszcze ma właśnie dodatkową umiejętność combat dodge. Żeby tą umiejętność posiadać, właśnie trzeba mieć akrobata i nigdy te nie można mieć więcej combat dodge'a niż akrobata. I to się sumuje w tym wypadku. No bo ten skill akrobat może służyć też do czegoś innego, natomiast, no tak jak mówię, w tym wypadku one się sumują, czyli on ma jeszcze tak naprawdę plus 2 do uniknięcia tych pocisków. Czyli ten, który najbliżej rzucał, było 6, czyli będzie 4. No i tu jest pytanie, czy oni powinni szukać lepszej pozycji do strzału. No ale oni na dobrą sprawę nie wiedzą, że on jest taki szybki, więc no, nie wiem, czy to ma sens w ich wypadku szukać lepszej pozycji do strzału. Dobrze, spróbujmy jednak, że oni strzelają, czyli ci dwaj pierwsi strzelają, znaczy trafią na 4+, jeżeli on sfailuje ten test, znaczy no tak, natomiast pozostali na 3+. Dobrze, pierwszy strzela na 4+. Elf uniknął, drugi. Elf uniknął, teraz następny już na 3. Elf, nie wiadomo. I nie uniknął, no proszę. I dostał w łeb jednym pociskiem z procy. Sonda jedną ranę. I ostatni test. 10 uniknął. Teraz wydarza się, prawda, to się, co groziło już od dawna, czyli ogr atakuje naszego Altariona. No ale okej, no dobrze, zaszarzał go, nic na to nie poradzimy, Altarion musi walczyć z nim i to jest teraz test na 13. Uwaga, i 18, no proszę, Altarion wygrał i zadał ogrowi jedno obrażenie. Dobrze, został nam jeszcze szef do aktywacji. Aktywuję szefa i zaatakuję tego ogra na 5 ran. No, chyba nie mam wyjścia, dobrze. Kurczę. Rzucamy dwie aktywacje. Zobaczmy, co się wydarzy. Ha! I wydarzyły się, okej, okay, udały się obie, no proszę. Cóż byłby za wódz Sir Hugh, jakby nie pomógł jednemu z członków swojej drużyny. Więc on też szarżuje tego ogra i atakuje go. Niestety nie ma żadnych bonusów do samego testu tego DL. No więc po raz kolejny jest to DL13. No i teraz, ojej. I teraz zaryzykowałem generalnie, że ten ogr faktycznie, jeżeli wygra, to zada im obojgu podwierany, jednym słowem położy ich, no może niekoniecznie trupem, ale no w pewnym sensie trupem, o tym za chwilę. No i co? No i nie wiem co, no dobra, zobaczymy. Uwaga, DL13 i 10, no i Altarion dostaje dwa obrażenia i pada na glebę. Natomiast Sir Hugh dostaje, prawda, tym cepem, ale jak już mówiłem, ma zbroję, więc może zobaczyć, czy ta zbroja, która jedne co mu dawała na razie, to zdaje się, że się ciągle potykał, czy obroni go przed tymi obrażeniami. Czyli jeszcze raz test, no nie, teraz test, akurat się tak zdarza, że to ta sama wartość 13, ale plus 1 za tą zbroję, czyli na 12.
i 10 po raz kolejny, czyli zbroja zawiodła Sir Hugh i Sir Hugh pada na glebę rażony cepem ogra. No i teraz co, słuchajcie, no nie wiem, spróbujmy jeszcze dla zabawy aktywować naszego bago. No i on, że tak powiem, ciepnie kamieniem w tego ogra. Jak widzieliście tam w opisie tego ogra, to jest duży, duży cel, więc akurat na DL10 można go zranić. No dobrze, z tym, że najpierw nasz hobbit musi się aktywować. Rzućmy na dwóch kościach. I mamy 18 i 7, jeden fail. Zobaczmy, co to. Dobrze, mamy aktywowanie hordy, czyli zdecydowanie powinni się w tym momencie raczej ruszyć niż do niego strzelać, no więc tak też zrobią. Dobrze, no i teraz Bago może prasnąć w niego z tej procy. Już nie wiem po co w sumie, ale okej. Okay. Na 10, 20. To jest critical trafienie. Przy trafieniu krytycznym w walce wręcz można sobie wybrać efekt. Szczerze powiedziawszy, ja nie bardzo widzę, czy to jest określone, nie mogę znaleźć, czy to jest określone dla strzelania, ale przyjmijmy, nie widzę, dlaczego by ze strzelaniem nie miało być tak samo, więc ja wybiorę, można tam, prawda, wytrącić broń, czy, prawda, cel się przewraca. Ja jednak wybiorę, że dodatkowe jedno obrażenie otrzymuję, czyli dostaję dwa obrażenia, co daje temu panu 3, więc zostają mu jeszcze tylko 2. No dobrze, ale to jest generalnie koniec tury. I teraz tak, co z tymi leżącymi postaciami? No więc one są wyłączone z gry w tym momencie, dopóki jakiś inna z naszych postaci nie podejdzie do nich i nie sprawdzi, co się z nimi dzieje. I wtedy w zależności od tego, no, co wyrzucimy na kostce, to się może okazać, że nie żyją, no lub coś tam innego. Na razie się tym nie będziemy zajmować, na razie tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy my coś tu tak naprawdę możemy jeszcze zdziałać, czy to ma sens. No możemy próbować zabić tego ogra, no okej, no spróbujmy jeszcze przez chwilę zagrać, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale ten prosty scenariusz, który wydawało się, że tak prosto pójdzie od momentu, a jak ten elf złapał się w te sidła, to po prostu poszedł cały misterny plan w dół. No. Okej, okay, rzućmy Bago aktywację, rzućmy mu na jednej kości bezpiecznie i oczywiście oblał. No tak, dobrze, zobaczmy, co się stało. No i mamy Monster Activates, czyli uruchamia się potwór. Czy on ma zasięg do naszego Bago? Nie będziemy zważać na tych leżących. No, na szczęście dla Bago nie ma, ale stoi po prostu w tym momencie tutaj i na niego sapie. A więc teraz, jak widzicie, sytuacja w sprawie wygranej prostej misji stała nam się absolutnie makabryczna. No nic, spróbujmy uruchomić Bago. Plus jest tego taki, że on ma teraz plus 2 do trafienia, jak znajduje się w takim point blank range, no bo to strzela, że tak powiem, z przyłożenia. Okej, okay, rzućmy mu jedną aktywację i 2, no i oczywiście nie zdał. No to jest po prostu, okej, okay, co się dzieje? Są za nami, no to już widzieliśmy tą akcję, czyli tutaj na tym brzegu pojawiają się złoczyńcy. Weźmiemy ten róg i D6, no, 1 razy 1, czyli dokładnie tutaj pojawia nam się D, okej. Okay. A, okej, okay. Cały jeden złoczyńca. Nie, okej, okay. I to koniec ruchu Bago i koniec tury, dobrze, więc patrzmy, co dzieje się dalej, bo jest ciekawie. Rzućmy aktywację dla Bago. No Bago chce umrzeć wyraźnie, chyba znowu oblał, chyba to, że jego przyjaciele padli, go napełniło takim smutkiem, że nie jest w stanie nic zrobić. No dobrze, tu mamy znowu, że PC coś gdzieś dostrzega w najbliższym tym. Myślę, że no dobrze, teraz już weźmy, że tu koło drzewa jest coś ciekawego. Dobrze, zastanowimy się, jak będzie to miało znaczenie, bo na razie Bago nie jest w sytuacji, żeby cokolwiek zrobić. No i to jest koniec tury i znowu rzucamy aktywację dla Bago. Nie, no dobra, okej, okay, Bago, chłopie, dobra. Znowu mu się nie udało. No i teraz mamy potwora. Wandering Monster. Tak jak mówiłem, przy okazji tej karty zawsze uruchamiam potwora. No więc potwór szarżuje Bago i dochodzi do walki wręcz. No i tutaj mamy test 13 i 17. Słuchajcie, mały Bago poradził sobie z ogrem i zadał mu jedną ranę.
Okej. Dobrze, po raz kolejny. Bago się aktywuje. No, okej, teraz mu się udało, tylko co on może zrobić, słuchajcie? No jak się wycofa z walki, to dostanie w łeb. Jak się nie wycofa z walki i wygra tą walkę, no bo to tak, jak się wycofa z walki, to musi rzucić taki sam dokładnie wynik, jakby w tej walce został. Tylko jeżeli mu się uda rzucić ten wynik, to no, udaje mu się wycofać, a ogrowi się nic nie dzieje, natomiast no, odwrotnie wiadomo, że dostanie w łeb. No więc to słabo, bo tak naprawdę jeżeli rzuci ten sam wynik i zostanie w walce, czyli pokona ogra de facto, to tego ogra zabije, bo jemu została w tym momencie tylko jedna rana. No więc spróbujmy, czy dzielny, mały Bago jest w stanie zabić tego ogra. I trzy. No i co by tu dużo mówić? O dziwo jeszcze zibie, ale właśnie ma dwie rany i została mu ostatnia. No ta ekspedycja słabo poszła mojej nowej drużynie. Dobrze, rzucamy na aktywację. Okej, 8, udało mu się. No i co? No i mamy ten sam dylemat tak naprawdę. No nie ma co się wycofywać. Bago niestety już, że tak powiem, ogarnęła go natychmiast taka rezygnacja połączona z determinacją, że albo padnie, albo on, albo ten ogr. I padnie Bago. Tada! No i tak kończy się ten scenariusz, który wyglądało, że bardzo będzie, że tak powiem, nie będzie obfitował w jakieś tragiczne wydarzenia. No natomiast no, skończyło się, że jak widzicie, większość drużyny padła. No i pewnie nie żyje, bo nie ma kto sprawdzić, co się z nimi stało, bo wszyscy inni już sobie poszli. Ale Hilerkę, wiecie, no uratowaliśmy, nie? No i tak właśnie, jak widzieliście, skończyło się uratowanie, prawda, uzdrowicielki. Parę słów jeszcze na temat gry. Chciałbym zacząć od rzeczy, które, że tak powiem, są kłopotliwe lub nie do końca jeszcze je, że tak powiem, czuję. To znaczy, po pierwsze, to jest tak, no żeby grać w tą grę i w pełni jakoś, powiedzmy, z niej korzystać, no to trzeba mieć, że tak powiem, jakąś bibliotekę figurek. No bo oczywiście, jak widzieliście, trzeba z czegoś zbudować tą bandę. Tam chyba każda z tych figurek była od innego producenta, o ile dobrze kojarzę. No tak, prawda? Tam Sir Hugh, prawda, to jest Games Workshop, Krasnolud jest od Ścibora, Hobbit jest z Atlantic Games, Elf jest z Mantika i to wszyscy. A i jeszcze North Star Miniatures, ten, prawda, młody czarodziej. No więc już samo to, oczywiście wy możecie budować to zupełnie inaczej, banda może być, prawda, z jakiegoś tam jednego, powiedzmy, jednego rodzaju, jednego od jednego producenta figurek. No natomiast no, trzeba mieć jeszcze, prawda, jakieś potwory, żeby tą planszę zapełnić. No to tak jak mówię, to był podstawowy scenariusz, byli tam tylko bandyci i ten, powiedzmy, ogr. Znaczy, tak jak zresztą tam mówiłem, oryginalnie to nie jest ogr, tylko Minotaur. Także no, można to wymieniać, prawda, w zależności tego, co się ma, ale przydaje się mieć, prawda, jakiś tam wachlarz, powiedzmy, tych szczególnie tych figurek, z których będziemy robić, prawda, naszych wrogów. No bo w ten sposób choćby możemy urozmaicić sobie scenariusz, na przykład troszkę go tylko zmieniając i grając z innymi, prawda, przeciwnikami. Typu zamiast takich bandytów, jak ja tam dałem, to dać jakieś tam gobliny, nie wiem, koboldy, czy jakiś tam innych, kurczę, barbarzyńców. No i to jest w pewnym sensie kłopotliwe. Wiem, że niektórzy mają tendencję do sprzedawania figurek, których, powiedzmy, nie używają. Ja akurat, że tak powiem, kolekcjonuję figurki i bardzo rzadko mi się zdarza sprzedawać coś, czym nawet, powiedzmy, nie gram w tym momencie, prawda? No więc to jest pierwsze. Drugie jest to, że ja z reguły grałem pojedyncze scenariusze. Tę kampanię zaczęliśmy grać, tak jak wcześniej wam tam mówiłem, z tym, prawda, z moim szwagrem i jego małym synem. No i tam zaczęło mi wychodzić, już bardzo szybko zaczęło mi wychodzić pewna rzecz, a mianowicie, że tak nie bardzo oni zarabiali tam pieniądze, prawda, bo tam wynikało to ze scenariuszy, tudzież właśnie ze zrabowania zwłok, że tak powiem. I tak nie bardzo widziałem, na co te pieniądze wydawać. Być może to wynikało z tego, że tak naprawdę te elementy RPG pomiędzy scenariuszami, jako że oni są bardzo zieloni, jeśli chodzi o takie gry, to ja im tam wymyślałem, co oni robili. I tak jak mówię, mimo to te pieniądze jakoś nie było na co wydawać, jako że de facto większość umiejętności i ekwipunku, to jest ważne, i ekwipunku, i tak naprawdę jest zawarta w umiejętnościach. Więc ja już sobie to tak powoli przemyślowywuję, że tak powiem, jak, że tak powiem, dodać wartość do pieniędzy, znaczy, żeby
żeby te pieniądze, które zdobywamy, miały większą wartość, żeby one się do czegoś przydawały. Ale o tym to może Wam opowiem, a może nie, bo tutaj właśnie jest pytanie podstawowe. Nie wiem, czy Wam się to podobało, nie wiem, czy żeście w ogóle dotrzymali, żeby to oglądnąć całe w połowie, czy jakoś tam powiedzmy, że tak powiem, przeskipować szybciej i zobaczyć, co się w tym scenariuszu wydarzyło. Napiszcie proszę, czy Was by interesowało, żebym tą kampanię kontynuował. Być może nawet nie sam, być może tak jak mówię, właśnie kogoś namówię, żeby grał w to ze mną, bo to zawsze jest wtedy weselej, jakaś taka interakcja jest między grającymi. Więc wiecie, ja wiem, że tam, prawda, no, niby zginęli tam prawie wszyscy, ale tak naprawdę nie wiemy, co się z nimi stało, bo tak jak mówiłem, dopóki, prawda, nie podejdziemy do leżących, prawda, naszych bohaterów, to nie wiemy, co z nimi jest. Więc grając tego typu narracyjną grę, spokojnie możemy wymyślić, no pff, nie wiemy, co się stało. I tam, prawda, ten nasz, kto tam się uratował, młody i healerka, z wdzięczności, prawda, postanawiają, że poszukają, prawda, tych bohaterów, którzy tam padli, no i na jakiś scenariusz rozgrywamy, prawda, nie wiem, gdzieś w obozie tych, prawda, zbójów i próbujemy uratować tych naszych bohaterów, lub nie, zakładamy dodatkową bandę, znaczy młody gdzieś tam się, prawda, przyłącza, healerka może też, a może nie, no i gramy dalej. No w każdym razie, nie wiem, czy Wam się ta gra podobała, jeżeli tak, to oczywiście mógłbym nakręcić następne materiały, kontynuując tą kampanię, być może już nie takie szczegółowe raporty, znaczy na pewno nie takie, opowiadające o każdej tam, znaczy o każdej, o większości z tych mechanik, więc byłyby one dużo krótsze. No więc nie wiem, jeżeli chcecie, to napiszcie, to w którymś momencie będę to dalej kontynuował. I teraz tak jak już mówiłem jeszcze, że no jak widzicie, gra to jest takie lekkie RPG, tam można dodawać lub ujmować tych elementów, prawda, dodawać testy, ujmować testy, można z tego zrobić naprawdę mocne RPG, ale tu akurat bym się tego wystrzegał, bo to jednak jest pomyślane, żeby to się dość stosunkowo szybko działo, prawda? Żeby ta akcja się przesuwała, natomiast dodanie za dużej masy elementów i za dużej liczby testów, prawda, na wszystko spowoduje, że ta gra no, utknie. Tak mi się wydaje, przynajmniej wydaje. No ale tak jak tam mówiłem właśnie podczas tego scenariusza, jest na pewno miejsce do tego, żeby spokojnie to rozwijać. I tutaj właśnie jeszcze słowo, że ja tą grę grałem z tym małym człowiekiem i z jego tatą w ten sposób, że ja tak naprawdę zastępowałem to AI, które jest w grze rozpisane i no, w pewnym sensie byłem niepotrzebny. No ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli gramy z małymi ludźmi, to trzeba ich zainteresować, więc ja tam dodawałem jakieś elementy narracyjne, prawda, opisałem, co to są te postacie, prawda, ten Sir Hugh, Bago, skąd oni się wzięli, tak dalej. I tam oczywiście jakieś scenki śmieszne, rodzajowe robiłem, jak ktoś tam padał, czy kogoś tam zabili, i coś tam, jakieś tam, także młodsza siostra tego chłopca, który grał, też tam przyszła i co prawda ona nie grała, ale bardzo była zainteresowana tym, co się tam działo i się chichrała, prawda, tam z jakichś moich przedstawień. To oczywiście zależy od tego, czy macie do tego talent i werwę, czy nie. Natomiast no, z punktu widzenia młodych ludzi jest to na pewno z wielką przychylnością będą patrzyli na takie elementy. Rzecz śmieszna jeszcze, prawda, ja, bo to było tak, że ja, prawda, ten mały chłopiec, Jasiu, skądinąd, no wiadomo, no, przychodzi tu dość często i na te figurki, jak to mały chłopiec, no patrzy i się ślini. No więc mu obiecywałem tą grę już od dawna, natomiast no miałem grać z nim, no więc mój szwagier się bardzo zdziwił, jak mu powiedziałem, słuchaj, tu siadasz z synem i gracie, nie ma to tamto. No i na początku to wyglądało tak, że prawda, było tak, no dobra Jasiu, to co, nasza tura, okej, Jasiu, to rzucaj kostką, no co tam wypadło, no dobra, przesuń się, teraz ja, aha, rzucaj kostką. No i tak było powiedzmy przez jedną, dwie czy trzy tury, natomiast jak ta gra zaczęła się rozwijać i coś się zaczęło dziać na tej planszy, że tak to nazwę, to już było tak, ze strony tego taty, nie, Jasiu, czekaj, Jasiu, spokojnie, popatrz, zrobimy tak, że ty przejdziesz tą postacią tutaj, a wtedy ja będę próbował rzucić w tego ogra kamieniem i tak dalej, także przekomicznie, znaczy przekomicznie, pozytywnie komicznie, w tym sensie, że widać było po prostu, jak ten mój szwagier się naprawdę w tą grę wciągnął i później od niego otrzymywałem telefony, no to co, kiedy gramy? No okej, okay, no to dobra. Także było to przemiłe doświadczenie naprawdę i fantastycznie się bawiłem, będąc tym, prawda, takim, tą sztuczną inteligencją, czyli prawda, no ja wciągłem karty, mówiłem im, co się dzieje, wystawiałem w odpowiednich miejscach te potwory. Jeżeli coś tam trzeba było, prawda, zainterpretować, powiedzmy, to też to robiłem jako taki swego rodzaju mistrz gry. Ale oczywiście to nie jest niezbędne, jako że no, w grze jest, prawda, rozpisana taka sztuczna inteligencja, która nam mówi, co robią wrogowie, no i do tego ciągniemy
prawda, te karty, no i opisy potworów. No i to wystarczy, jeżeli chcecie grać po prostu z kimś tak po prostu kooperacyjnie przeciwko grze. I słuchajcie, to już wszystko. Już to może nie jest odpowiednie słowo, jako że wiem, że trwało to bardzo długo. Kurczę, no mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówię, jeżeli byście chcieli dalej zobaczyć, co się dzieje, to dajcie znać. Bo gra jest, wiecie, to jest jakiś tam świat fantasy rozpisany, natomiast tutaj, że tak powiem, sky is the limit, prawda? Można każdy system w to wcisnąć i zagrać, nie wiem, jakikolwiek setting. No, najprościej oczywiście jest fantasy, chociaż można przerobić to na wszystko. I szczerze powiedziawszy, jeżeli wyrazicie jakąkolwiek chęć na temat zobaczenia tej gry jeszcze w jakiejś tam odsłonie, niekoniecznie kontynuowaniu tej właśnie rozgrywki, to na pewno prawie, bo mam w głowie taki fajny scenariusz, zagram w coś zupełnie innego, znaczy w zupełnie inny setting. Zresztą ja nie dużo szukałem scenariuszy, prawda, na sieci do tej gry, ale można znaleźć. Wiem, że jest cały setting do Conana na przykład. Tam za rzeką Gromu bodajże jest parę takich scenariuszy i to można sobie ściągnąć, to jest od razu do wydrukowania z kartami i tak dalej, i tak dalej. I prawda, można zagrać taki właśnie konanowski low fantasy, prawda? No dobrze, teraz już naprawdę koniec, także jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jak zwykle jeszcze raz przypominam, żebyście się zastanowili, czy aby nie chcielibyście zasubskrybować mojego kanału. No i cóż, no i żegnam się z Wami i do następnego razu. Hej!